Czy możecie korzystać z rezonansu magnetycznego, jeśli macie tatuaże? Jak w ogóle działa rezonans magnetyczny? Dzisiaj odpowiem Wam na jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Nie prowadzę statystyki, ale jeśli dobrze pamiętam, dostałem w przeciągu kilku miesięcy co najmniej kilkadziesiąt wiadomości właśnie z pytaniem o to, czy lekarz bądź technik może w szpitalu odmówić przeprowadzenia rezonansu magnetycznego, jeśli badana osoba posiada tatuaże. Jeśli oglądacie moje filmy, to pewnie wiecie, że nie lubię po prostu rzucać wam odpowiedzią w twarz. Wolę wyjaśnić wam problem czy zjawisko. Tak. Żeby pokazać wam całą drogę myślową, całą analizę. Tak samo dzisiaj rozłożę to proste pytanie na więcej części, żebyście złapali kontekst i być może dowiedzieli się paru ciekawych rzeczy. Oczywiście podziękowania dla moich wspaniałych patronów. Jeśli i wy chcecie dołączyć do tej listy, którą właśnie widzicie po mojej prawej stronie, to sprawa jest prosta. Wbijajcie w link do mojego Patronite'a, przypięty w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Natomiast dzisiaj najpierw usłyszycie o tym, czym jest rezonans magnetyczny i jak działa. Bez wchodzenia w głębokie szczegóły, bo to już byłaby taka typowo naukowa rozmowa. Potem przejdziemy dalej. Do tego, co w tatuażach może stwarzać problem, a następnie opowiem wam o stronie doświadczalnej, czyli o badaniach, jakie znalazłem oraz o tym, jakie wnioski można z nich wyciągnąć. Na koniec usłyszycie też parę ciekawostek o rezonansie, które mnie zainteresowały, gdy grzebałem w poszukiwaniu wiedzy, przygotowując się do tego filmu. Rezonans magnetyczny to powszechnie używany skrót od pełnej nazwy tego badania diagnostycznego, obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Jak sama jego nazwa wskazuje, podstawą urządzenia, jakiego używa się do wykonania tego badania, jest bardzo duży i złożony w swojej konstrukcji magnes, który może ważyć nawet do 100 ton. Jest on zarazem największym i najdroższym elementem tego systemu. To właśnie magnes jest głównym narzędziem, a cała reszta urządzenia jest zbudowana wokół niego. Jednak dużym uproszczeniem byłoby powiedzieć, że to prosta konstrukcja. Nie tylko sama wielkość magnesu, ale również jego precyzja jest niezwykle ważna dla prawidłowej pracy. Dzięki temu rezonans magnetyczny, po angielsku skrótowo MRI, jest bardzo dokładnym narzędziem, pozwalającym na uzyskanie szczegółowego obrazu układu mięśniowo-szkieletowego, tłumacząc to na bardziej ludzki język. Dzięki niemu możemy prześwietlić na przykład kręgosłup i wskazać konkretne nieprawidłowości. Jeśli oglądaliście kiedykolwiek odcinek House'a, to pewnie kojarzycie, jak często on i jego drużyna korzystali z tego badania. Jak to działa? Myślałem, że przytaczać tutaj bardzo zawile brzmiące, przynajmniej dla takiego laika jak ja, definicje, ale chyba nie o to chodzi w moich filmach. W skrócie. Nasze ciało podczas badania poddawane jest działaniu silnego pola magnetycznego. Pole magnetyczne wpływa na komórki, co jest rejestrowane przez to urządzenie. To właśnie ono wychwytuje dane, a potem specjalne oprogramowanie tłumaczy je na konkretne kolory, przez co powstaje obraz. Poszczególne komórki naszych ciał reagują odmiennie pod wpływem tego pola magnetycznego, więc oprogramowanie to przypisuje im po prostu różne kolory. To pozwala odróżnić nie tylko poszczególne typy tkanki, ale nawet określić, czy są chore, czy zdrowe. To jednak proces, który nie trwa ułamka sekundy. Magnes jest złożony, a pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenie nie są jednakowe. To wszystko po to, by komórki były poddawane wpływowi różnych pól magnetycznych. Jeśli ktokolwiek z was miał kiedyś rezonans, to na pewno widział, a przynajmniej słyszał, jak aparatura obraca się wokół niego. To wytwarza takie wirujące pole, które prowokuje właściwie komórki do pokazania, czym są. I to naprawdę tłumaczenie mocno na chłopski rozum. Sam nie wiem, czy podołałem zadaniu, ale chyba czajcie, o co chodzi. Jeśli ktoś chce mnie poprawić, proszę bardzo, niech da znać w komentarzu, bo to nie jest ostatni film o tym zagadnieniu, więc będzie jeszcze okazja do naprawienia moich ewentualnych grzechów. W skrócie, urządzenie dostarcza dane. Oprogramowanie tłumaczy te dane na kolory, a następnie składa w obraz, który potem jest analizowany przez specjalistów. Chyba takie najprostsze wyjaśnienie. No i sedno problemu mogło już was uderzyć, jeśli tylko kiedykolwiek bawiliście się spinkami i magnesem. Skoro podczas badania wytwarzające jest silne pole magnetyczne, to jak ono może wpłynąć na metale? Mówiłem już, że MRI jest bardzo dokładnym sprzętem, bo musi takim być, żeby oferowany rezultat badania był przydatny w diagnostyce. Pola magnetyczne urządzenia mogą być zakłócone przez obecność metali, dlatego nikt nie wpuści pacjenta na badanie z kolczykami czy inną biżuterią. Zostanie on poproszony o zdjęcie wszystkich ozdób, no ale tatuaży nie zdejmie. Po pierwsze, magnes jest duży i specjalistyczny, ale to dalej magnes, więc przyciąga metal. Gdyby na badanie trafiła na przykład
osoba z odłamkami metalu w ciele, choćby po wypadku, to MRI mógłby dosłownie wyrwać te odłamki z jej ciała, które ciąłyby miękkie tkanki, na jakie by napotkały. A jeśli pacjent miałby coś większego, na przykład tak zwane śruby na kości, jeśli nie zostałyby wyrwane, to z pewnością i tak sprawiłyby ogromny ból. Natomiast metal poddany takiemu polu magnetycznemu potrafi się mocno rozgrzać, co dodatkowo wywołałoby wewnętrzne oparzenia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że metal zaburza pracę rezonansu, więc może on spowodować, że wyniki badania nie będą przydatne. No to tyle, jeśli chodzi o nastraszenie was. Z tatuażami sprawa wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, trudno jest dokładnie powiedzieć, jakie konkretne cząsteczki metali zawierają tusze, czy je w ogóle zawierają. Można zawęzić je do jakiejś grupy, choć to raczej sprawa dla laboratorium niż przeciętnego użytkownika tatuaży. Z moich innych filmów dowiecie się, że podczas tatuowania nie tylko tusz zostaje w skórze. Igły poddawane są tarciu, tępią się, a ich cząsteczki również przedostają się do naszych organizmów. Wśród nich może być na przykład chrom i nikiel. Oczywiście to mikroskopijne ilości, ale i same tusze mogą zawierać rozmaite metale. Wspominałem już nieraz, że trudno jest dokładnie powiedzieć, co w tuszu się znajduje i że właściwie trzeba by każdą tubkę badać z osobna. Kiedy pod mikroskop trafiły próbki, instytucje zdrowia publicznego Unii Europejskiej znalazły w wielu z nich ilości śladowe bądź znaczne, zależne od tego, jaki tusz badali, metali ciężkich czy toksycznych związków chemicznych. Żadnemu producentowi, który stawia na jakość, nie opłaca się psuć wizerunku wypuszczeniem nieco tańszych, a nie przystosowanych do dziarania tuszy. Natomiast faktem jest, że tatuaże można czuć podczas rezonansu. Wśród moich znajomych znalazło się 7 osób, które miały rezonans i jednocześnie dziary. Pytałem je, czy odczuwały jakiś dyskomfort podczas rezonansu. Opisywały to jako swędzenie lub delikatne pieczenie w miejscu, w którym miały dziary. 2 z tych 7 osób. Co ciekawe, nie wszystkie tatuaże tak reagowały. W obydwu przypadkach moi znajomi odczuwali dyskomfort w jednym konkretnym tatuażu. To, co już wiecie, oraz badania, do jakich zaraz przejdziemy, nakreśla już w miarę przystępnie dwie ważne rzeczy. Jak pracuje rezonans? I dlaczego jego używanie może mieć jakiś wpływ na tatuaże. Dużo osób obawia się też reakcji alergicznej, ale tak naprawdę to środek cieniujący, potocznie zwany kontrastem, ma większe szanse na jej spowodowanie. Tatuaże mają historię reagowania na rezonans magnetyczny, ale nie jest to ani powszechne, ani tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. W takim razie przejdźmy do badań, czyli do jedynej racjonalnej oceny tego, czy i jak tatuaże mogą uniemożliwić wykonanie MRI. Już w 1989 roku opublikowano badanie, które wskazywało, że u pacjentów posiadających makijaż permanentny, cytując eyelining tattoos, rzadko występują oparzenia skóry powstałe podczas rezonansu. Wskazywano, że za te obrażenia odpowiadają cząsteczki metali ciężkich, które były zawarte w tuszu. Kolejne badanie z 2002 roku wprost wskazywało, że jak najbardziej można poddawać rezonansowi magnetycznemu pacjentów, którzy posiadają tatuaże. Jednak tutaj ważną rolę pełniły szczegóły wniosków, do jakich doszli badacze. Powiedzieli, że nie stwierdzili szans na poważne reakcje lub wydarzenia tkanek miękkich. Niby niewiele, ale to oznacza, że według tych naukowców drobne reakcje mogą mieć miejsce. W badaniu z 2006 roku przeprowadzonym na próbie 135 osób zaledwie 1,5% tych pacjentów raportowało nieprzyjemne odczucia. Dodatkowo wskazano, że chociaż jest to sytuacja bardzo rzadka, oparzenia pierwszego stopnia mogą wystąpić. Brzmi to dość groźnie, ale jeśli przeczytacie, czym jest oparzenie pierwszego stopnia, to zauważycie, że, cytując, cechuje się zaczerwienieniem skóry, tak zwany rumień, połączonym z niewielkim obrzękiem i bolesnym pieczeniem. I dotyczy wyłącznie naskórka. Badacze mówią jednak, że chociaż nie ma większych przeciwwskazań do wykonywania rezonansu wytatuowanym pacjentom, to powinni oni być jednak wyraźnie poinformowani, że istnieje szansa na powstanie niewielkich oparzeń czy nieprzyjemnych doznań. Badanie z 2009 roku wzięło pod lupę podobne kwestie, co wcześniejsze sprzed 20 lat, czyli potencjalny wpływ rezonansu na konkretny przypadek powikłań u pacjentki z makijażem permanentnym. Po minucie od rozpoczęcia badania zgłosiła ona uczucie pieczenia w okolicy powiek, więc przerwano to badanie, a efekt utrzymywał się przez 2 godziny. Konkluzją nie było niewykonywanie pacjentom z tatuażami czy makijażem permanentnym rezonansu magnetycznego, tylko wskazanie, że zarówno tatuatorzy, jak i wytatuowani pacjenci oraz technicy wykonujący rezonans powinni być poinformowani o, cytując, nieznacznym ryzyku wystąpienia podobnych sytuacji. Z kolei w 2011 roku badacze również skupili się na przypadku jednej osoby. W efekcie wykonania rezonansu biodra pacjent doznał lekkich oparzeń pomiędzy swoimi tatuażami. To dość ciekawa obserwacja. Wskazano, że to pigment był odpowiedzialny za tę sytuację, a głównym oskarżonym były tlenki żelaza. Co ciekawe, badacze stwierdzili, że w teorii cząsteczki te mogą spowodować miejscowe podniesienie temperatury skóry w efekcie wpływu pola magnetycznego, co z kolei
mogło właśnie skutkować oparzeniem. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Naukowcy wyrazili podejrzenie, że podobne sytuacje mogą być też po prostu rzadziej zgłaszane, szczególnie wśród profesjonalnych sportowców. Wspomniany pacjent był futbolistą. Statystycznie takie osoby są częściej poddawane rezonansowi ze względu na urazy ciała. Dodatkowo często posiadają też tatuaże. Badacze wskazali również, że nie znaleźli żadnych źródeł dotyczących permanentnych urazów w związku z tatuażami i wykonywaniem rezonansu, a wydzierani pacjenci powinni być zapewnieni, że nawet jeśli niepożądana reakcja wystąpi, to będzie jedynie tymczasowa. Badanie z 2015 roku skupiło się natomiast na urządzeniach o konkretnej mocy i było efektem analizy wcześniejszych badań i bezpośrednich raportów z wykonanych rezonansów. 230 osób posiadających tatuaże bądź wszczepione implanty nie zasygnalizowało żadnego uczucia dyskomfortu. Pytano konkretnie o ich tatuaże i implanty, więc mogli się skupiać na miejscach, w których je mieli. A z badania w 2011 roku wiemy, że oparzenia mogą powstać pomiędzy tatuażami. Więc niekoniecznie umiejscowienie dziary czy implantu gra główną rolę, no ale to tylko moje domysły. Co ciekawe, wypełnienia zębów dały o sobie znać aż w przypadku 52% badanych, którzy je posiadali. Natomiast efekty były ograniczone wyłącznie do obszaru ust i nie wpłynęły na sam wynik badania. Badacze stwierdzili więc, że rezonans można przeprowadzać pod warunkiem zebrania odpowiednich informacji o pacjencie, by w razie potrzeby móc odpowiednio zareagować. Najobszerniejsze badanie, na jakie trafiłem, pochodzi z 2019 roku. Dotyczyło rezonansu konkretnie w kontekście tatuaży, a zbierane dane były bardzo szczegółowe. Skupiono się na osobach, które posiadały maksymalnie 5% ciała pokrytego dziurami, a długość pojedynczych tatuaży nie przekraczała 20 cm, przy czym badani nie posiadali ich na szyi, głowie ani genitaliach. Można się zdziwić, że zdecydowano się na takie kryteria, ale moim zdaniem lepiej zacząć od mniejszych kroków, które pozwolą lepiej ocenić pojedyncze szczegóły. Mniej tatuaży z określoną maksymalną wielkością mogło badaczom pozwolić na lepsze zinterpretowanie wyników, a pacjenci prawdopodobnie mogli łatwiej wskazać miejsca na ciele, w których doznali nieprzyjemnych uczuć. Jak już mówiłem, badanie to było bardzo szczegółowe. Od poddanych mu osób zebrano wiele informacji, w tym na przykład kolory ich dziar, wymiary, nawet w jakich krajach i w jakich latach je zdobyli. Analizowano także wpływ 5 różnych typów urządzeń. Według naukowców szanse na wystąpienie jakiejkolwiek reakcji wynosiły od 0,17% 0,17 do 0,30%. W efekcie badań stwierdzono, że ryzyko powikłań dotyczących tatuaży w kontekście wykonywanego rezonansu magnetycznego jest wyjątkowo niskie. Najnowsze badanie, do jakiego dotarłem, z 2020 roku, było właściwie przeglądem dotychczasowych publikacji i ich analizą. Pośród przeanalizowanych dokumentów znaleźli zaledwie 17 przypadków, kiedy tatuaże wykazały jakąś reakcję na rezonans magnetyczny, a 5 z nich dotyczyło makijażu permanentnego. Odczucia pacjentów były zawężone głównie do czasu podczas wykonywania rezonansu, przy czym nie znaleziono żadnego potwierdzenia trwałych uszkodzeń, a większość z nich dotyczyła tylko miejscowego uczucia gorąca, czyli nagrzewania się skóry. Wyniki były proste, chociaż faktycznie skórne reakcje w wyniku rezonansu mogą powstać u wytatuowanych pacjentów, są one bardzo rzadkim powikłaniem. Pacjenci posiadający tatuaże mogą jak najbardziej być poddani rezonansowi magnetycznemu. Podsumowując cały ten film, nie znalazłem żadnego badania mówiącego choćby częściowo o tym, że rezonans magnetyczny mógłby w jakimkolwiek stopniu być poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia wytatuowanego pacjenta. Co więcej, chyba każdy z tych, do których dotarłem, a nie wszystkie tu przytoczyłem, mówiły, że tatuaże nie mogą wykluczać przeprowadzenia takiego badania. Należy natomiast poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia uczucia mrowienia, pieczenia lub niedużych miejscowych oparzeń pierwszego stopnia, które jednak według dokumentacji goją się szybko i nie pozostawiają trwałych zmian. Tak więc jeśli posiadacie tatuaże i kiedykolwiek będziecie musieli przejść diagnostykę rezonansem magnetycznym, nie ma ani podstaw prawnych, ani medycznych do odmówienia wam takiego badania. Powinniście zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia wspomnianych sytuacji, no ale badanie to jest na tyle ważne i dokładnie, że jeśli faktycznie go potrzebujecie, to tatuaże w żadnym wypadku nie powinny stać na drodze. Oparzenia pierwszego stopnia to też najłagodniejsze oparzenia w całej ich skali. W dodatku nie są większe niż na przykład takie, jakie ja sam sobie zrobiłem przy pieczeniu pizzy, kiedy wyciągałem blachę z piekarnika i dotknąłem ją skórą przedramienia. Obiecałem wam też ciekawostki o MRI. Często pojawiające się w Google pytanie dotyczy promieniowania. Rezonans magnetyczny wykorzystuje wspomniane pola magnetyczne, a nie promieniowanie jonizujące, jak na przykład to potocznie zwane rentgenem. Dlatego jest uważane za jedno z najlepszych badań diagnostycznych. No, oczywiście w określonych przypadkach. Trafiłem też na pracę naukową, która powinna spodobać się przede wszystkim tym zainteresowanym przestępczością zorganizowaną. Okazuje się, że rezonans jest genialną opcją do wykrywania kokainy
ukrytej w zapieczętowanych butelkach z winem. Przy odpowiednich ustawieniach urządzenia można wykryć ten narkotyk w winie bez konieczności jego otwierania. Pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Instagrama, a jeśli chcecie o coś zapytać, to możecie to zrobić w komentarzu, w wiadomości prywatnej do mnie lub oczywiście na naszej grupie na fejsie Dziaratorni. Podziękowania wędrują ponownie do moich wspaniałych patronów, dzięki którym tworzy mi się moje filmy dużo łatwiej. Jeśli i wy chcecie mi w tym pomóc, to link do mojego Patronite'a znajdziecie w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem. To już tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. W piątek. O 17:30. Siema.